Często mówi się święta, święta i po świętach, ale tak będziemy mogli powiedzieć dopiero za tydzień, a dziś możemy powiedzieć weekend, weekend i po weekendzie. Dlatego też zapraszamy na kolejny poweekendowy flash fonu. A działo się wiele, będzie troszkę kontrowersji, więc zaczynamy. No właśnie, działo się bardzo dużo, mimo że AZS gra dopiero dzisiaj. Raków nie grał, a Żel się jeszcze na dobrą sprawę nie rozpoczął, jeśli możemy mówimy oczywiście tylko, o ligowym. Tylko cieszyć, że inne dyscypliny i inne drużyny też dają takie duże zainteresowanie i tak wiele emocji. A rozpocznijmy od tego, co nie do końca się udało, nie do końca dobre humory mieli piłkarze z Kry Częstochowa, bo właśnie od meczu KS Polkowice z Kry Częstochowa rozpoczniemy. Od tego meczu rozpoczynamy i to chyba było najważniejsze wydarzenie w częstochowskim sporcie w ten miniony weekend, tak przynajmniej mi się wydaje, moje odczucie. Niestety porażka 0-3 w Polkowicach, a mogło być zupełnie inaczej, gdyby Skra w pierwszej połowie wykorzystała kilka stuprocentowych sytuacji, miał je Daniel Rumin. Myślę, że gdyby chociaż jedna ta piłka wpadła, to zupełnie inne spotkanie byłoby po przerwie, no ale niestety... O tym już zapominamy, porażka 0-3, jedyne miłe wspomnienia z Polkowic to niezwykły profesjonalizm tego klubu i całej otoczki. Myślę, że wiele do nauki mieliby inni, ale to temat na zupełnie inną opowieść. Trzeba wspomnieć natomiast, że jest to druga porażka z Kry Częstochowa na wiosnę, no i ta sytuacja powoli zaczyna się być coraz trudniejsza, no ale szansa do rehabilitacji to takiej, można powiedzieć, troszkę za 6 punktów już w najbliższą sobotę w starciu ze Stalą Brzeg, ale o tym będziemy sobie jeszcze mówić później, a teraz posłuchajmy trenera Pawła Ściebury. Gdzieś dużo w tych sytuacjach, po których traciliśmy bramki, dużo przypadku, dużo jakiejś takiej indywidualnego braku odpowiedzialności za piłkę. No i wynik końcowy jest odzwierciedleniem tej całej, powiedzmy, tego całego meczu. Zostajemy w tematyce piłki nożnej, ale tym razem w wydaniu kobiecym i rozpoczniemy od pierwszej ligi. Piłkarki Gola Częstochowa zwyciężyły na wyjeździe z Rysami Bukowina Tatrzańska 2-0. Ciekawa nazwa zespołu bardzo. A dwa piętra niżej w trzeciej lidze? Polonia GKS Tychy przegrywa z dziewczynami ze Stradomia 0-3, a więc dwa zwycięstwa naszych żeńskich drużyn, to tak, może tylko cieszyć. Było to drugie zwycięstwo kobiecej drużyny Stradomia Częstochowa na wiosnę, więc możemy tylko pogratulować naszym paniom i mieć nadzieję, że tak dalej będą sobie dobrze radzić zarówno w pierwszej, jak i w trzeciej lidze. Przechodzimy do siatkówki. Jeszcze zanim siatkówka, Szymon, to jeszcze tylko słówko o czwartej lidze. Grały rezerwy Rakowa w niedzielę z liderem czwartoligowym rozgrywek z Sząbierkami Bytom. Przyznam szczerze, że wybrałem się na część tego spotkania, mając nadzieję, że wobec tego, że Raków pierwszy nie gra, będzie można zobaczyć kilku zawodników z podstawowego składu. Inne drużyny rozgrywały sparingi. Raków nie rozegrał sparingu, więc tym bardziej wydawało mi się, że przyjazd lidera to spowoduje. No niestety mocne rozczarowanie, nie tylko moje, bo nikogo z podstawowego składu nie było. Te rezerwy zaprezentowały się naprawdę mocno rezerwowo, jeśli tak można powiedzieć. Porażka 1-4, no i słaba gra Rakowa. Rozmawialiśmy w sobotę wieczorem, dzień jeszcze przed tym meczem i właśnie obstawialiśmy, że trener Marek Paprzon kilku piłkarzy wyśle tam na mecz rezerw. Ja co prawda na tym meczu nie byłem, ale kiedy zobaczyłem wynik 1-4, no to zadzwoniłem do ciebie i pierwsze, jakie pytanie ci zadałem, to chyba pierwsza drużyna nie grała. Pierwsza drużyna nie grała. Powodem ponoć było to, że spotkanie odbywało się na sztucznej nawierzchni, a drużyna pierwszoligowa Rakowa na takich boiskach nie chce grać. Zamykamy temat. Jest to decyzja sztabu szkoleniowego. Trzeba a szanować. Wyniki będą mogły ją jedynie obronić, tudzież skłonić się do innej opinii. Tak, a pierwsza taka szansa już najbliższą sobotę, wielką sobotę, no bo niedługo już święta. Przechodzimy do wcześniej wspomnianej przeze mnie siatkówki. Rozpoczęła się pierwsza runda playoff w rozgrywkach drugiej ligi, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. No i tutaj z dwóch aren siatkarskich dobre wieści dla kibiców siatkówki w Częstochowie i w regionie. Drużyna KS Częstochowianki pokonała Impel 2 Wrocław 3-1, oczywiście w wyjazdowym spotkaniu. Obawiała się tego meczu trener Anita Krzyczmonik. Dzień przed meczem był u nas w studiu. Miała duże obawy, ale ostatecznie udało się wygrać 3-1. Gratulujemy i czekamy na to, aby w rewanżu było podobnie. A w Kredmedelka PS Borowno również staną na wysokości zadania. Zwycięstwo w Kaliszu 3-0, więc wydaje się, że nasze drugoligowe zespoły pewnie brną do kolejnej rundy fazy playoff, do półfinałów.
i później myślę, że może być coraz tylko ciekawiej. Przechodzimy do dyscypliny, na którą chyba najbardziej czekają kibice w Częstochowie, stęsknieni przez całą zimę, ale tutaj Szymon, ja oddaję Ci pole do popisu, bo przyznam szczerze, że przez różne wydarzenia z innych aren nie miałem za bardzo czasu nawet tego prześledzić. Ja mowa oczywiście zaraz, o Żużlu. Zaraz powiemy, gdzie byłeś wczoraj, kiedy odbywał się między innymi, odbywała się pierwsza runda Speedway Best Purse, w którym w Toruniu wystąpił Leon Madsen, dla którego były tak naprawdę pierwsze ściganie, w zasadzie drugi trening. No i Duńczyk zaskoczył wszystkich, zdobył aż 19 punktów. Kapitan Forbet Włókniarza Częstochowa, jego drużyna Trans MF Pro Race Team zajęła drugie miejsce, ale podobał mi się jeden komentarz na Twitterze, gdzie jeden z użytkowników napisał, że Martin Smoliński chyba poczuł się tak jak w szkole, kiedy ktoś za ciebie odwala cały projekt, ale na końcu wypada się podpisać. No i Martin Smoliński podpisał się w półfinale, kiedy z Leonem Madsenem wygrali 5-1 z Pawłem Przedpełskim i Gregiem Hancockiem, ale w finale pierwsza porażka Duńczyka z Jarkiem Hampelem i Emilem Sajfutinowym, ale na pewno może to gdzieś napawać optymizmem, że Leon jest w gazie. W gazie jest chyba też Fredrik Lindgren, dla którego były to pierwsze zawody w sobotę po kontuzji. W turnieju Zenon Plech zaprasza Szwed, zdobył 11 punktów, 5 przywiózł Andrii Kudryashov i jeszcze 5 punktów Mateja Żagara w Manchesterze, gdzie odbywał się memoriał Petera Cravena, a więc powoli rozpędzają się ci nasi żużlowcy i wiemy, że też ten tor przyolsztyński powoli nadaje się do jazdy i już dzisiaj na godzinę 14 zaplanowany jest trening. I teraz, na końcu, chyba że jeszcze tylko powiem, że w środę miał być sparing w Rybniku z Rowem, ale on się chyba nie odbędzie, zatem czekamy na te sparingi, będziemy chcieli je wam wszystkie pokazać. Nie, myślę, przed chwilą, powiedziałeś, że ja mam pole do popisu, jeśli chodzi o żużel, no to teraz, Mariusz, ty masz pole do popisu, jeśli chodzi o futsal i na początku zadam ci pytanie, czy przestawiłeś zegarek? Nie, to ja ci zadam, Szymon, inne pytanie. Powiedz mi, ty często podróżujesz pociągiem, na studia też w inne miejsca, powiedz mi, ile najdłużej spóźnił ci się pociąg kiedyś? Najpóźniej wydaje mi się, że 30 minut, jak jechałem kiedyś do Katowic, niestety miałem to tak wszystko wyliczone, że na zajęcia się spóźniłem, ale całe szczęście poza panią od wykładu nikt więcej na mnie nie czekał. Na pewno nie czekała na mnie spora grupa kibiców, tak jak było to wczoraj w hali Polonia i wyślemy to taka truskawka na torcie teraz tego podsumowania po weekendowego fleszu. Fonu, powiedzmy, co działo się wczoraj w hali Polonia. 135 minut spóźnili się wczoraj arbitrzy na spotkanie, bardzo ważne, na spotkanie, na które obie drużyny przecież czekały cały sezon, pracowały na to, aby w tym barażu móc zagrać. Mowa oczywiście o Kmicicu, Złote Arkady i drużynie z Polkowic. Sytuacja dla mnie skrajnie niepoważna, nieodpowiedzialne zachowanie arbitrów. Ogólnie nie przyjechali ci, którzy mieli przyjechać. Tak naprawdę to zamieszanie, myślę, dopiero będzie można wyjaśniać. No myślę, że nie tak chcieli kibice spędzić tą niedzielę w hali Polonia. Było naprawdę sporo kibiców po godzinie 16 na to spotkanie barażowe, no ale jak zaczęto strasznie to przewlekać w czasie. Właśnie rozpocznijmy od początku, bo pierwsza, jaka była podana pierwsza informacja? Dlaczego pierwsza informacja i oficjalna była taka, że arbitrzy naprawdę sobie nie przestawili zegarków. I to nie był żart, nie był to prima aprilis, no ale nawet gdyby ich nie przestawili, to mogli się spóźnić maksymalnie godzinę. Chociaż też tak naprawdę nie, bo powinni być godzinę przed spotkaniem. Także naprawdę spóźnienie arbitrów to jest ponad te 3 godziny. Myślę, że nawet jeżeli ktoś kogoś nie poinformował tych arbitrów, jeżeli doszło tam do jakiegoś błędu w związku, do którego teraz pewnie nikt nie będzie chciał się przyznać, to myślę, że naprawdę dało się zorganizować sędziów na to spotkanie szybciej niż po tak długim czasie. Ja uważam, że powinna być jakaś data graniczna, kiedy to spotkanie po prostu należy odwołać, kiedy drużyny rozjeżdżają się do domu i nie grają, no bo tyle to jest zdecydowanie za długo. Ja też rozumiem ekipę z Polkowic, że oni chcieli zagrać, bo przyjechali daleką drogę, spędzili całą niedzielę zostały w podróży. Już wydane jakieś pieniądze na posiłek, na przejazd. Dla mnie też jest to skandaliczne, bowiem dochodzi do spotkania barażowego o pierwszą ligę dla większości z tych zawodników, będąc bezstronnym, czy dla piłkarzy z Polkowic, czy dla piłkarzy Kmicica. Dla niektórych był to najważniejszy mecz w dotychczasowej karierze tutaj we futsalu i nagle przychodzisz na mecz, rozgrzewasz się i dowiadujesz się, że zaczynasz dwie godziny później. Ponad dwie godziny. Ostatecznie fantastyczne spotkanie, tak? Piłkarze gdzieś wybronili to wszystko, chociaż jak to można powiedzieć tutaj, no niesmak pozostaje. 6-6 zakończył się ten sędziów myślę mecz. A co do sędziów, może trzeba było dać, nie wiem, Waldka Deskę na przykład, jemu dać gwizdek. On na tylu meczach był, że myślę, że świetnie by sobie i byłby, poradził. Myślę, bezstronny. A jeszcze tylko, Szymon, kończąc ten wątek, na jedną rzecz zwróćmy uwagę.
mecza z Resu Częstochowa z Lechią Tomaszów urywają się dzisiaj i jutro. Były w Częstochowie problemy z halami. No i teraz była taka opcja, że AZS zagra w hali Polonia. No i gdyby mecz AZS-u na przykład odbywał się jutro o godzinie 19 czy 19.30, nie byłoby takiej opcji zagrania wczoraj. Nawet teraz pytanie... Nawet o 20 gdyby się odbywał, to myślę, że mecz futsalowy musiałby zostać odwołany. Po prostu pytanie, kto drużynie, przede wszystkim gości, zwróciłby koszty, kto za to by zapłacił? No myślę, że panowie sędziowie, ja nie mówię o tych arbitrach, którzy przyjechali wczoraj, oni być może są najmniej winni, być może też mieli inne plany na niedzielę, że ściągnięto ich na to spotkanie, ale ktoś po prostu powinien za to odpowiedzieć, bo jeżeli to ma być promocja futsalu, to wczoraj była jedna wielka antypromocja. Osobny materiał o tym wydarzeniu powstanie, ale może już teraz zobaczmy taką małą zajawkę. Ale możemy was na chwilkę prosić? Znaczy możemy porozmawiać, jak gdyby z kamerą. No ale my jesteśmy dziennikarzami, więc chcemy porozmawiać z kamerą. Ale chcemy się tylko dowiedzieć, co spowodowało, że jest tak duże opóźnienie. Po drodze mieliśmy dwa wypadki. Podsumowaliśmy już wszystkie wydarzenia sportowe w częstochowskim sporcie, które odbyły się w miniony weekend. Dzisiaj, jutro pierwsze mecze siatkarskiej pierwszej ligi. Mówię tutaj o meczach finałowych pomiędzy AZS-em a Lechią. Rozdaliśmy już 10 biletów na to dzisiejsze spotkanie, ale dajemy szansę, aby wygrać również na drugi mecz. Aby mieć szansę na wygranie, należy polubić ten materiał, a ponadto w komentarzu obstawić wynik dzisiejszego spotkania. Macie czas do godziny 19, a więc do tej... 19.01 nie przyjmujemy już wyniku. Nie przyjmujemy, bo wtedy już będzie coś może będzie już wiadomo, a więc pod tym komentarzem, pod tym materiałem czekamy na wasze komentarze odnośnie wyniku dzisiejszego meczu. Kto trafi, ma szansę na bilet na jutrzejszy, a dziś to już wszystko. Życzymy państwu udanego, dobrego tygodnia i trzymamy kciuki za AZS.